Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Jeżeli spojrzymy na rynek motocykli z lat 90. i początku lat 2000, to zauważyć możemy, że stoi potężnymi produkcjami, jak chociażby Honda CBR 1100 XX Blackbird, Yamaha R1, Suzuki Hayabusa i wiele innych. Wyścig zbrojeń trwa w najlepsze i mało kto spogląda na rynek małych motocykli, przez wielu nazywanych pierdziawkami. Ceny paliw były niskie, parcie na szkło w postaci potężnych silników u każdego z producentów ogromne, a cały obecny teraz ekoterroryzm nie był jeszcze tak widoczny w mediach. W końcu Greta urodziła się dopiero w 2003 roku. Na początku lat 2000 sytuacja na rynku małych motocykli o pojemności 125 jest podobna do tej, jaka ma miejsce w przypadku samochodów elektrycznych czy kierunku, jakim podążają telefony komórkowe. Pamiętacie jeszcze, jak smartfony zamiast rosnąć, jak w chwili obecnej, robiły się coraz mniejsze? Dajcie znać w komentarzu, jeżeli tak. Dopiero 2009 rok był w moim mniemaniu przełomem, jeżeli chodzi o miejskie motocykle 125, bo właśnie w tym roku na rynek wypuszczona została Honda CBR 125. I sprawdzając statystyki sprzedaży, można by powiedzieć, że wypuszczenie tego modelu nie było jakimś wielkim sukcesem. Jednak z biegiem lat, kiedy to spopularyzowały się motocykle o pojemności 125 cm sześciennych, Honda ta zyskała na ogromnej popularności. I tutaj od razu uspokoję wszystkich, którzy będą krzyczeli w komentarzach, że jak to? Że przecież jest jeszcze CBR 125, jest Aprilia 125 i 30 innych modeli motocykli o takiej pojemności, tylko większej mocy, większym spalaniu, bardziej zadziornym wyglądzie. Może i są, ale jak wspomniałem wcześniej, w moim odczuciu to właśnie Honda CBR była tym wyznacznikiem taniego i efektywnego środka transportu, który przez kolejne lata po 2010 roku zdobywał coraz to większe połacia rynku. Honda CBR swoje lata produkcji miała w latach od 2008-2009 do 2015. Następnie z nieznanych mi powodów nazwa jej została zmieniona, przypuszczam, aby odświeżyć model, i od 2015 roku do dnia dzisiejszego możemy ją kupić pod nazwą CB125F. Myślę, że w tym filmie nie ma co rozgraniczać się pomiędzy CBR125 a CB125F pod względem konstrukcji silnika czy samego motocykla, gdyż różnica między nimi jest marginalna i w zasadzie nieodczuwalna dla zwykłego użytkownika. Jeżeli chodzi o Hondę CBR125, to posiadała ona silnik o pojemności 124,7 cm3 i generowała 11,3 konia mechanicznego oraz 11,2 Nm momentu obrotowego. Natomiast Honda CB125F wyposażona jest również w silnik o pojemności 124,7 cm3, ale jej moc maksymalna to 10,6 konia mechanicznego oraz 10,2 Nm momentu obrotowego. Popularność tego modelu na pewno wiązała się również z jego kosztami eksploatacji, gdyż jak dobrze wiemy, bardzo ważne w każdym pojeździe, w którym jeździmy, jest jego spalanie. Jeżeli spojrzymy sobie na spalanie podane przez producenta, to wynosi ono około 1,5 litra na 100 km. Jeżeli będziemy sugerowali się wpisami użytkowników, których jest aż 146, to spalanie waha się od 1,5 do nawet 3 litrów, ale średnie wynosi 2,2 litra na 100 km. Przy pojemności zbiornika paliwa 11 litrów to spalanie na poziomie około 2 litrów pozwala nam na spokojne przejechanie 500 km. Są to wartości nie do osiągnięcia w dużych motocyklach. Honda mimo niewielkiej mocy posiada również niewielką masę własną, która wynosi zaledwie 128 kg. Stąd też nie ma potrzeby, aby tylny hamulec był tarczowy i zarówno w CBR125, jak również w CB125F zastosowane są hamulce bębnowe z tyłu oraz tarczowe dwutłoczkowe z przodu. Takie rozwiązanie potrafi skutecznie zatrzymać ten motocykl wagi lekkiej bez najmniejszych problemów z każdej prędkości, którą osiąga. Używane egzemplarze z pierwszych lat produkcji na rynku polskim dostępne są już od kilku tysięcy złotych. I o ile nie trafimy na jakąś zajechaną jednostkę, to za relatywnie niedużą kwotę dostajemy super ekonomiczny motocykl do miasta. Z oczywistych względów nie jest to polecana jednostka na długie wyprawy po Europie, ale jednak jak już kiedyś wspomniałem, dla chcącego nic trudnego są tacy, co komarkiem objechali Europę.
Jeżeli mielibyśmy sobie coś powiedzieć na temat CB125F jako zakupu nowego motocykla, to na pewno jego główną zaletą jest jego cena. 13 100 zł za nowy motocykl to niewiele więcej, jak trzeba zapłacić za jakiegoś Junaka, Rometa o tej samej pojemności. A jednak otrzymujemy motocykl ze wszech miar dopracowany, z długą historią, solidnym wykonaniem i prawie bezkosztowym przemieszczaniem się. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozone.org z Sopotu na hasło Zwyczajny Facet macie 5% zniżki na zamówienia telefoniczne, 5% zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Przed zakupem takiego motocykla ważne jest, aby uświadomić sobie, że nie jest to z żadnej strony motocykl aspirujący do grona motocykli sportowych, nawet w tych niskich pojemnościach. Jeżeli już będziemy chcieli testować prędkość maksymalną lub próbować pędzić na autostradzie typowymi prędkościami przelotowymi, to lepiej dla nas, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, co ta maszyna oferuje. Otóż prędkości maksymalne, jakie możemy tutaj osiągnąć przy dobrych warunkach, to około 120 km na godzinę. Jeżeli chodzi o sprint do setki, to o ile nie mamy pod górkę i pod wiatr, to takie rozpędzanie się powinno zająć nam około 20-25 sekund. I tutaj ponownie słyszę głosy krytyki, że lepiej jednak wziąć taką Aprilę czy CBR-kę. Tutaj ponownie powiem, to nie te motocykle. Raz, spalanie większe, dwa, ceny zakupu wyższe. A więc jeżeli przebolejemy te prędkości maksymalne, te szaleńcze przyspieszenie do 100 km na godzinę, to pozostaje nam w zasadzie cieszyć się z bardzo komfortowego zawieszenia, które jak na takiego malucha radzi sobie niezwykle dobrze. Na CBF125 chyba z 2010 roku spędziłem kilka ładnych godzin i wyjeździłem kilkaset kilometrów. Mogę Wam powiedzieć, że komfort jazdy po jakichś nierównościach, wertepach jest naprawdę bardzo dobry. Co więcej, samo manewrowanie takim małym motocyklem w mieście jest nadzwyczaj komfortowe. Ciasne zakręty, zawracania, utrzymanie motocykla w pionie, kiedy stoi, żadna z tych czynności naprawdę nie przysparza nam kłopotu. I jeżeli ktoś szuka motocykla do miasta, w którym za grosze będzie dojeżdżał do pracy, a jednocześnie czerpał przyjemność z bycia na dwóch kółkach, to z całego serca polecam właśnie taki motocykl. Warto również wspomnieć, iż obecnie takimi 125 możemy jeździć na prawo jazdy kategorii B, jeżeli posiadamy je dłużej niż 3 lata. Nie musimy wtedy przechodzić przez wszystkie kursy, egzaminy i inne stresy. Czy Honda CBF to najlepsze 125 na rynku? To zależy. Oczywiście, można by wyszukać szereg konkurentów, którzy osiągami, wyglądem, zastosowanymi technologiami biją ją o głowę. Ale powiem po raz kolejny, za kilka tysięcy złotych możemy mieć motocykl, który jest relatywnie młody, zapewnia świetną ekonomię jazdy, na odcinkach do 100-150 km jest bardzo wygodny i nie musimy się martwić, że kiedy pojedziemy do warsztatu na jakieś naprawy, to wydamy kupę pieniędzy. Zresztą, jak widać po rynku, nie tylko polskim, ale światowym, moda na downsizing motocykli 125, 250, 300 cm staje się coraz większa, gdyż ludzie nie chcą już tylko jeździć coraz to mocniejszymi motocyklami, ale chcą czerpać przyjemność z jazdy i jednocześnie cieszyć się ekonomią tej jazdy. A takie 125, jak właśnie Honda CBF125 czy CB125F, potrafią w bardzo dobry sposób połączyć przyjemne z ekonomicznym. No nic, to tyle w tym krótkim filmie. Powiem Wam, że już od dawna nosiłem się, żeby powiedzieć kilka słów na temat tego motocykla, jak również motocykli 125. Jeżeli spodziewaliście się bardziej technicznego podejścia do tematu, to wybaczcie, chciałem po prostu się wygadać. Dodatkowo powiem Wam, że do dnia dzisiejszego uważam, że 125 są mocno niedocenione przez większość motocyklistów. Jeżeli film Wam się podobał, to pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, dajcie łapkę w górę pod filmem, szerokości na drodze, na razie, cześć!